Materiał, który za chwilę zobaczysz, potraktuj z przymrużeniem oka, gdyż jest to tylko i wyłącznie moja opinia wypowiedziana w tej otóż kwestii. Nie narzucam nikomu swoich poglądów, ale śmiało obejrzyj do końca. Enjoy! Witajcie wszyscy z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w tym otóż vlogu. Z ostatniej chwili, a dokładnie 48 minut temu wyciekła informacja na stronce o nazwie gryonline.pl, że data premiery Spyro Reignited Trilogy zostaje przeniesiona z 21 września na 13 listopada. I teraz pewnie dużo z osób powie, że ale jak to? Jak to w ogóle została przeniesiona? I co my teraz poczniemy? Dlaczego? Chciałem sobie we wrześniu zagrać w fioletowego smoka. Dlaczego? Pomidor, zrób coś z tym. Powiem tak, dlaczego ja usłysząc te informacje się ucieszyłem? Bo wiem, że teraz dużo osób będzie szykowało widły na mnie w komentarzach, że o, ty się cieszysz w ogóle z tego, że Spyro Reignited Trilogy zostało przeniesione, jak ty tak możesz w ogóle? Jak ja tak mogę? Już mówię i objaśnię. Patrzę to z dwóch perspektyw, z mojej osobistej i z dla nas wszystkich. Przejdę do może bardziej tej mojej osobistej. Dlaczego się cieszę, że jest to przeniesione? Dlatego, że będzie to najgłupszy z najgłupszych powodów i jestem z tego w 100% świadom. Ale wtedy mi mija ban na YouTubie, na streamy. I po prostu cieszę się, bo będę mógł sobie według moich wcześniejszych planów sobie postreamować Spyro Reignited Trilogy. W żaden inny wypadku, po prostu tak dla siebie, nie mówię, że idę pod jakiś hype czy coś, tylko po prostu chcę sobie postreamować, bo sam również czekam na tę otóż gierkę. Ponadto dlaczego uważam, że jest to plus dla nas wszystkich? A to dlatego, że jakby to powiedzieć, do tego czasu mogą na spokojnie sobie wydać Spyro 2 i 3 i to na jednej płytce, a nie trzeba będzie kombinować w sposób oryginalny, co było mówione, że trzeba będzie, nie wiem, mieć Spyro 1 na płytce, a 2 i 3 pobrać. Tak więc tutaj już będą mogli sobie na spokojnie i 2 i 3 na płytce zrobić. Oraz to, że w międzyczasie, tak jak było, nie wiem, gdzieś tam napisane, że będą mogli na spokojnie poprawić błędy i wszystko inne, tak więc będzie gierka dopracowana w 100%. Ale jaki jest powód przeniesienia tego, bo pewnie jesteście tego ciekawi. Otóż z informacji, jakie zauważyłem, powód jest jasny i przejrzysty. Jest za dużo premier w październiku, we wrześniu i Spyro musi zostać przeniesiony, bo inaczej gierka będzie zasypana przez wspaniałości, na które czeka na nas wrzesień i październik. Tak więc to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym vlogu. Jest to szybkie info odnośnie tego, że Spyro zostało przeniesione i musimy dodatkowo czekać. Od tego miesiąca 3 miesiące, ale od września już będziemy czekali 2 miesiące do Spyro Reignited Trilogy. Tak więc nic, tylko czekać i się cieszyć, że przynajmniej naprawią błędy, jakieś bugi i przede wszystkim popracują trochę nad tą grą. Tak więc moje stanowisko do firmy Toys for Bob. Nie spierniczcie tego. Dziękuję za oglądanie. Na razie.